Wrocławski, Jaskinia Lwa, Ziębice, Narodnik Niebieski, Dawid Romaniuk, Legnicki Klub Bokserski. My przechodzimy do kolejnej walki kadetów, tym razem kategoria do 66 kg. Czerwony narożnik Dawid Gurtatowski, Jaskinia Lwa, Ziębice, jego rywalem Dawid Romaniuk, LKB Legnica. Jeszcze ostatnie kosmetyczne poprawki, zwłaszcza w narożniku niebieskim. Ring wolny, runda pierwsza. I zaczynamy. Gurtatowski czerwony kask, Romaniuk kask niebieski. Gurtatowski odwrotna pozycja. Sporo zresztą dzisiaj mańkutów. Próbuje porozbijać na razie rywala lewym, prostym Gurtatowski. Musi bliżej podejść Gurtatowski, jeżeli chce zapunktować Romaniuka. Na razie Romaniuk w odwrocie, Gurtatowski nadaje tempo temu pojedynkowi. No, sprytnie odkleja się Gurtatowski. Wreszcie odpowiedział Romaniuk, proszę, jeden, drugi cios. Jakby zbierał pomysł, siłę na właśnie tę końcówkę. Znakomita odpowiedź Romaniuka. Odpowiedź także Gurtatowskiego, zaczyna bardzo ciekawie być między linami. No już wydawało się, że Romaniuk złapał rytm, ale natychmiast wybił mu ten pomysł z głowy Gurtatowski. Ach, niewiele brakowało, dociągnąłby ten lewy Gurtatowski. Ale to jest ten problem, który już na początku rundy była, więc za daleko Romaniuka jest Gurtatowski w tych kluczowych momentach. Zakończyła się pierwsza runda pojedynku kategorii wagowej do 66 kg. Szanowni Państwo, przypominam, że patronem medialnym nad Mistrzostwami Dolnego Śląska w boksie objął portal informacyjny miasta i gminy Chojnów www.chojnów.pl oraz twój portal internetowy lca.pl. Kolejny patronat e-legnickie.pl, czyli regionalny portal informacyjno-publicystyczny. Następnie tygodnik regionalny Konkrety oraz największy w Polsce branżowy portal bokserski www.boxer.org. Namawiam i zachęcam do nabycia koszulki z napisem boxer.org team.
Ring wolny, runda druga. Romaniuk pokazał nam w tych fragmentach pierwszej rundy, że też potrafi boksować, też potrafi trafiać Gurtatowskiego. Może być więc ciekawie. No proszę, jak mocno bije lewą ręką Gurtatowski. Brakuje precyzji w drugiej rundzie. Nie obracaj się, uwaga, do Gurtatowskiego. Ale w tej walce też zawziętości nie można odmówić ani Gurtatowskiemu, ani Romaniukowi. O, ładnie, ładnie wykorzystuje presję Romaniuk. Teraz w odwrocie Gurtatowski, jest to okazja, żeby złapać przewagę. Raz, dwa, trzy uderzenia na głowę i sędzia wyliczy Gurtatowskiego do 8. Ale świetna była ta długa kombinacja ciosów ze strony Dawida Romaniuka. Zagubił się Gurtatowski. Ofensywny ciąg Romaniuka, to może się podobać w jego boksie. No bo jest to więcej niż wskazane, jeżeli te uderzenia wchodzą, te ciosy proste dochodzą do głowy Gurtatowskiego. No to kontynuować, wydłużać możliwie jak najbardziej swoje kombinacje. A jaki jest tego skutek, no to widzieliśmy w końcówce drugiej rundy, kiedy do akcji wkroczył sędzia i przerwał szarżę Romaniuka, licząc na stojąco Gurtatowskiego. No tam nie było jakiejś potężnej bomby, która zachwiałaby Gurtatowskim, to też trzeba zaznaczyć, ale bez odpowiedzi kilka ciosów. No i wyczuł swoją szansę Romaniuk ewidentnie, chociaż brakuje tutaj spokoju, ale jest za to wielka ochota. Trafił prawym Romaniuk, poślizgnął się Gurtatowski, ale sędzia liczy pięściarza z Ziembic. No prawda jest taka, że ustawił sobie Gurtatowskiego Romaniuk. Kontynuujemy, no jestem ciekaw, czy Romaniuk w dalszym ciągu spróbuje no, zastraszyć Gurtatowskiego. Stanął, zupełnie stanął. No tego się nie spodziewaliśmy po Gurtatowskim, biorąc pod uwagę, jak przebiegała pierwsza runda. Dominuje Romaniuk. Ładnie prawym, choć tam troszkę nasady też było w tym trafieniu. Nie może w żaden sposób przechytrzyć Romaniuka Gurtatowski. No jest precyzyjniejszy o niebo Romaniuk od Gurtatowskiego. A ten przeżywa trudne chwile. Tak, po raz kolejny. Zaraz może być kolejne liczenie. No
Drugi raz Górnatowski liczony w tej rundzie, trzeci raz w tej walce. No chyba jest już poważnie zmęczony Górnatowski. A więc mamy koniec tego pojedynku. Zwycięża przed czasem Dawid Romaniuk. Duże brawa dla niego za tę chęć przede wszystkim, za niesamowity ciąg właśnie na przeciwnika. No być może było w tym dużo chaosu, ale co najistotniejsze, to przyniosło pożądany skutek w postaci zwycięstwa. Przecież ta pierwsza runda w wykonaniu Górnatowskiego wcale nie była taka zła. Właśnie na punkty zwycięża zostaje mistrzem Dolnego Śląska w kategorii wagowej do 66 kg Dawid Romaniuk, Wielka Legnica. Zwycięstwo Romaniuka, LKB Legnica.